serdecznie wszystkich myśliwych i sympatyków myślistwa na tej mszy świętej hubertusowskiej, na której będziemy się modlić o szczęśliwe łowy. Będziemy się modlić o błogosławieństwo Boże dla myśliwych. Ale także na tej mszy świętej będziemy się modlić za naszych zmarłych braci myśliwych, którzy odeszli już od nas do krainy wiecznych łowów. Zgromadzeni tutaj, na tej mszy świętej, na której modlimy się do naszego patrona, świętego Huberta. Gromadzimy się tutaj dzisiaj, może nielicznie, powinno być nas tutaj więcej, aby rozpocząć ten sezon, nowy sezon łowiecki, aby rozpocząć go modlitwą, modlitwą do naszego patrona, aby on nad nami czuwał w czasie tych polowań, aby prosił Pana Boga, by nam Pan Bóg błogosławił w tym właśnie czasie, kiedy będziemy chodzić po polach, łąkach i lasach, kiedy będziemy odwiedzali nasze ostoje, aby Pan Bóg dał nam szczęśliwe polowanie, aby nie było wypadków na tym polowaniu, aby po prostu była zwierzyna do upolowania. Bo polowanie to jest podstawowe zajęcie prawie każdego człowieka tutaj na tej ziemi, zwłaszcza człowieka pierwotnego, który z tego polowania żył. Jeżeli nie upolował, to umierał z głodu po prostu. Kiedy ogląda się filmy przyrodnicze, to w przyrodzie widać, jak każdy na każdego poluje. Nawet ta kura, która chodzi po podwórku, poluje na robaka. Na nią poluje lis. Na lisa poluje myśliwy, żeby miała żona ładny kołnierz. I tak na tych filmach przyrodniczych widać, że polowanie jest podstawą życia człowieka tutaj na tej ziemi. Współcześnie w kulturze europejskiej nie jednym, ale głównym patronem myśliwych, pośrednikiem pomiędzy łowcą i pomiędzy stwórcą, pomiędzy Panem Bogiem, jest nasz patron święty Hubert, do którego dzisiaj zanosimy nasze modlitwy. Historyczną żył około 1300 lat temu na terenie dzisiejszej Belgii. Thank you.
Wszyscy patrzą tutaj. Polował już ten pies? Polował. Ma jakieś takie wyniki łowieckie? Uczymy się. Ale po tropie potrafi pójść? Co, no rasowy gończy polski. W niedalekiej przyszłości zostanie suką hodowlaną. Ale w polu się sprawdza. Tak, tak, tak. Znalazł już jakieś dziki, czy inną zwierzynę? Dzika i dwie sarny. Znalazł, tak? Tak. Strzelane po... i gdzieś tam sobie poszły. Po farbie. Tak. Basta, dobry pies. Jak się wabi? Basta. Nie ma, dzisiaj nie poluje z nami. Witam gości, witam kolegów na uroczystym polowaniu hubertowskim. Polowanie robimy dzisiaj na dwie grupy. Jedna grupa pojedzie na tamten obwód, jedna zostaje tutaj na tych lasach. Polujemy do godziny 12. 12.30 jest zbiórka na odstoi. Przy odstoi. 16, 17, 18. Tak, Mariusz. 18. Kogoś to nie ma. Czyli jest nas po 9. Kasiu, rób to, bo to dla nas plus. No, spory lis. No nie, ładnie. Gratuluję. Jasny, ale... A Arek? Spróbuj. No jak masz? Do tego. Koledzy, proszę na pokład. Ładnie półkolem tu się ustawić. Jest impreza filmowana, więc chodzi o to, żeby to było ze słońca. Dziękuję kolegom za bezpieczne polowanie przede wszystkim. Zdarzył. Miło, że królem polowania zostaje gość zaproszony. Rzadko się to zdarza. Króla polowania i wicekróla o wystąpienie tutaj przed szereg. Mirek, tak? Poprosimy Stanisława. Mirek. Daj mi Stanisław, jak się zrobi film. Gratuluję, niech burdarzy koledze. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, polowanie, dobrze. Zajmijcie kula. I oby tradycji stało się zadość, musimy wybrać króla pudlarzy. W mojej grupie był na pewno kolega Kamil Terebus. Musimy zobaczyć. Ile razy strzelałeś? Dwa lisy i strzelałeś ile razy? Trzy. To jest całkiem dobrze. W waszej grupie jest? Według niego to nas się nie liczy, bo tylko raz. Kamil, ja trafiłem, ale nie dobrze. Nie on się tak nie robi. A to jak jeszcze tutaj nie brać, to nie ma sprawy. Jeszcze. Kto miał?
przyjdę na pogrupkę. Panowie!